Teść pisał do niej listy i zaopiekował się nią po cała prawda o relacji księżnej Diany i księcia Filipa. Małżeństwo króla Karola III i księżnej Diany rozpadło się już na początku lat 90. Ostatecznie para podpisała dokumenty rozwodowe w 1996 roku. Karol, wówczas jeszcze książę, przyznał się do zdrady i romansu z Camillą Parker Bowles. Diana również nie stroniła od mężczyzn i wplątywała się w kolejne związki. Dla większości poddanych to Karol był czarnym charakterem tej historii. Dla wielu członków rodziny królewskiej to Diana była niestabilna emocjonalnie. Na dworze był jednak ktoś, kto zawsze stał za nią murem. Teść księżnej Diany, książę Filip, był jednym z niewielu, którzy wspierali królową ludzkich serc po rozstaniu z Karolem. Dworscy biografowie twierdzą nawet, że Diana traktowała go jak własnego ojca. Po jej tragicznej śmierci w 1997 roku to właśnie książę Filip miał włożyć całe swoje serce i energię w opiekę nad książętami Williamem i Harrym. Książę Filip do końca wierzył, że małżeństwo Diany i Karola uda się uratować. Nie podobało mu się, że jego najstarszy syn naraża wizerunek korony, wplątując się w romans z Camillą Parker Bowles. Nie popierał również kroków Diany, która w rozpaczy zaangażowała się w relację M.I.N. z chirurgiem Hasnatem Khanem czy producentem filmowym Dodim Alfie 1. Oferował pomoc w mediacjach Diany i Karola. Mogę tylko powtórzyć to, co powiedziałem wcześniej. Jeśli zechcesz, zawsze pomogę tobie i Karolowi. Najlepiej jak będę potrafił. Jestem jednak skłonny przyznać, że nie mam żadnego talentu. Jeśli chodzi o małżeńskie porady, zadeklarował w liście napisanym do księżnej Diany, który ujrzał światło dzienne wiele lat później. Wyraził również dezaprobaty wobec ich nowych związków i stwierdził, że jeśli nie są w stanie się pojednać, powinni romansem w absolutnej tajemnicy przed mediami. Przynajmniej do sfinalizowania rozwodu. Sympatia księcia Filipa do Diany miała wynikać z ich podobnych zainteresowań i usposobienia. Oboje uwielbiali spędzać czas na świeżym powietrzu, wśród natury i mieli niewybredne poczucie humoru. Karol był głupi, będąc mężczyzną na tym stanowisku i ryzykując wszystko z Camillą. Nigdy nie śniło nam się, że mógłby zostawić cię dla niej. Nie wyobrażam sobie nikogo przy zdrowych zmysłach zostawiającego cię dla Camilli. Taka możliwość nigdy nie przeszła nam przez myśl, napisał zatrwożony książę Filip. Gdy było już jasne, że małżeństwa nie da się uratować. Kiedy w sierpniu 1997 roku księżna Diana zginęła w tragicznym wypadku samochodowym w paryskim tunelu Alma, cały świat pogrążył się w żałobie. Księżna Walii była żona księcia Karola, osierociła dwóch synów, 15-letniego wówczas Williama i młodszego o 2 lata Harry'ego. Książę Filip postanowił natychmiast włączyć się w opiekę nad chłopcami i okazać im tyle wsparcia, ile tylko był w stanie. Symbolicznym gestem, który zapadł w pamięć brytyjskim poddanym, było złamanie przez Filipa dworskiego protokołu, by jego wnukowie poczuli się bezpieczniej. W dniu pogrzebu księżnej Diany William i Harry nie byli chętni, by iść w orszaku za trumną swojej matki. Nie chcieli pokazywać światu swojego niewyobrażalnego cierpienia. Wówczas książę Filip miał podejść do Williama i zadać mu pytanie, czy jeśli ja pójdę, to pójdziesz ze mną. Mąż królowej Elżbiety II stanął więc ramię w ramię z Williamem i Harrym i przeszedł z nimi w żałobnym pochodzie. Obaj do końca jego dni mogli liczyć na szczere słowo i wsparcie z jego strony. M.J.M. Harry wsadził w szpilę ojcu i bratu. Ta dwuznaczna refleksja uderza też w Katę. Harry i Meghan sfałszowali nagrania w zwiastunie. Widzowie w szoku. Królewski ekspert nie ma wątpliwości. Jeśli Harry to zrobi, Karol III zamknie mu drogę powrotu do rodziny królewskiej.